pierwsze polowanie hubertowskie, nie ostatnie tego weekendu, także myślę, że coś nowego dla nas, przynajmniej dla mnie, bo w polskim jeszcze nie polowałem. Zobaczymy, co z tego będzie, także czekajcie na naszą relację. Pierwszy hubertus w tym sezonie w kole łowieckim Cietrzew, jak widzieliście, rozpoczął się mszą świętą, polową tak zwaną, przy udziale orkiestry wspaniałej. W tym roku wasze koło obchodzi 60 lat, więc chcemy także prosić dla was, dla wszystkich członków myśliwych, Boże błogosławieństwo, żeby Pan Bóg wam błogosławił na tej niwie łowieckiej, także przede wszystkim o to, by te polowania były bezpieczne, by wszelkie wyjazdy i powroty do łowiska były bezpieczne, by Pan Bóg wam darzył zwierzyną, a przede wszystkim też chcemy o to prosić, by było koleżeństwo, by była solidarność, by było wzajemne zrozumienie, by wszelkie jakieś niesnaski, które się pojawiają, jakieś zgrzyty, żeby można było przezwyciężyć. Bo przede wszystkim o co chodzi w łowiectwie? Chodzi o to, by być razem, by się cieszyć. Przecież nikt z nas nie zasłużył na to, by w jakiś sposób czerpać z dzieła stworzenia. Otrzymujemy to darmo. Dzieło stworzenia jest nam darmo dane. To, co najpiękniejsze na świecie, jest za darmo. To, co najwspanialsze, jest za darmo. Możemy mówić, że wypracujemy godziny, że jest gospodarka łowiecka, że są składki członkowskie. Ale przecież ostatecznie to wszystko jest nam darmo dane. Piękno stworzenia. I tym się cieszyć. Cieszyć się pięknem stworzenia, które Pan Bóg daje. A nie marnować czas na niepotrzebne kłótnie, niesnaski. To, co niszczy, co wewnętrznie człowieka wyniszcza. Prośmy o to w tej mszy świętej, bo jest to pewien element tradycji łowieckiej. Msza święta ku czci świętego Huberta. Ale dla ludzi wiary jest to coś znacznie więcej. Panu Bogu dziękować za to, że możemy korzystać z piękna świata, z dzieła stworzenia, na które nikt z nas nie zasłużył. Dzisiejsze polowanie ma szczególny wymiar dla mnie, dlatego że oprócz tego, że jestem oczywiście w Sebastianem wspaniałych łowisku, w opolskiej Kniei, w bardzo dużym i bogatym kole łowieckim, które obchodzi w tym roku 60-lecie swojej działalności. W tym miejscu kolegom serdecznie gratuluję i życzę wszystkiego dobrego i tego, żeby była zgoda i wszystko dobrze i żeby burdarzył. Ale szczególnie dla mnie jest to ważne, dlatego że w tym polowaniu będą brali udział podkładacze, którzy polują z wachtelhundem. Znacie Grześka, Anię i jeszcze paru innych kolegów, natomiast szczególnie Grzegorzowi i Ani dziękuję za zaproszenie z tego miejsca. No i oczywiście tutaj będziemy pracowali, to znaczy oni będą pracowali z moją ukochaną rasą. Od razu uprzedzę pytania, koma nie pracuje w miotach. Ja mam tylko jednego pieska, jest to niebezpieczna praca i bardzo trudno się później pracuje indywidualnie z psem. Ciężko jest polować na koguty w momencie, kiedy pies jest opolowany w miotach, to po pierwsze. Tak, no drogi Filipku, pieski dostały dyspozycję tobie i Sebastianowi. Tobie dalej? Pobyczorze, nie? A czy nie, jemu nie, bo... Jemu nie, bo nie ma selekcjonera. Ale od Inda, co? Nie szkodzi, wyczują. Okej. Wiesz, masz, niuchnij i tu gonisz, nie? No a po drugie, jak mamy jednego, jedynego pieska, słuchajcie, no to jest, mimo wszystko umówmy się, dla psa wojna. To jest stan wojny i nawet mamy przykład nieprzyjemny, dlatego że jeden z wachtelhundów, który miał brać dzisiaj udział w polowaniu, niestety uległ dość poważnej kontuzji. Trzymamy kciuki za leczenie. Chodźcie, zobaczymy, co tam na zbiórce. Daszbur, witam koleżankę i kolegów na polowaniu hubertowym, uroczystym, bo z okazji naszego 60-lecia, naszego koła. Pogoda dopisała, mam nadzieję, że polowanie przebiegnie w bardzo koleżeńskiej, fajnej atmosferze. Witamy Knieję. I niedługo udamy się na zwyżkę, którą wylosujemy zapewne. I będzie to jedno pędzenie, które będzie trwało około 2,5-3 godzin. Dziękuję uprzejmie. Tu się sezą i jeszcze Diana jest. Trzeba jak tam taki sezon. Polujemy w kole łowieckim numer 11 Cietrzew w Opolu. Obwód 76, obwód leśny. 9,5 tysiąca hektarów powierzchnia obwodu, z tego aż 6,5 tysiąca lasu. Polowanie to hubertowskie, ze zwyżek, tak zwane szwedzkie polowanie.
No to już od kilku lat w zasadzie to polowanie u nas jest między innymi takie stosowane, przynajmniej dwa takie polowania w sezonie. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo. No jednak te polowania z tej zwierzchni, gdzie te minimum 2 metry siedzimy nad powierzchnią ziemi, no jest zdecydowanie bezpieczniejsze. No i też efekty są zdecydowanie lepsze niż do tej pory, jakie te, powiedzmy, te tradycyjne pędzone polowania, które również stosujemy, bo takie polowania się u nas odbywają, ale to głównie tutaj bardziej takie mniejsze powierzchnie na dziki. Ale pięknie, połamania. Dziękuję. Piękny las, nie, Seba? Genialny. Piękny las, naprawdę. Na szwedzki idealny. No. Paproć wszędzie porośnięte. Także jest pięknie, rozstawiamy się spod wody. Szkoda, że nie pospacerujemy, nie? Bo fajne jest to, że można pospacerować. Piękny las jest. No, ale jest, słuchajcie, 50 strzelb jest? 53. Prawie. No, także ponad 50 strzelb, także rozchodzenie się pieszo byłoby po prostu kłopotliwe, podejrzewam bardzo. Dzisiaj polujemy na terenie dosyć znacznym, bo to jest 12 oddziałów leśnych. Także myślę, że to jest polowanie, które będziemy dalej propagować i kultywować. Oczywiście mogę powiedzieć z całą świadomością, że polecamy dla tych wszystkich kół łowieckich, które jeszcze tego, powiedzmy, tej metody nie stosują, aby w to jednak zainwestować, bo też trzeba powiedzieć jedno, no, trzeba zainwestować, tak, to kosztuje. Trzeba zainwestować ze zwierzchni, ponieważ tych ambon na tym lesie czy na tych polach okalających nie jest na tyle, żeby można było obstawić myśliwymi. Budujemy te zwierzchni, ale one też oczywiście to nie jest zwierzchka na jeden sezon, to jest przy dobrej konserwacji, no, kilka tych sezonów, co najmniej te 5-6 sezonów, one śmiało wytrzymują. Oczywiście później trzeba naprawiać, sprawdzać przed każdym polowaniem, ale myślę, że to inwestycja przede wszystkim, bezpieczeństwo. Bo chyba nam najbardziej na tym zależy, żeby bezpiecznie polować, bo nie tylko patrzymy na, że tak powiem, na swoje bezpieczeństwo, ale również na bezpieczeństwo podkładaczy, naganiaczy, osób, które w tym miocie się znajdują. To kochani, jesteśmy na miejscu, zwyżka numer 21, tak zwane oczko. Miejmy nadzieję, że szczęśliwe. Wchodzimy na zwyżkę, no i czekamy, aż naganka ruszy. Piękny sosnowo-świerkowy las. Taki starodrzew, a po drodze mieliśmy kompleks modników sosnowych, a stanowisko mamy w głębi, nie przy samej drodze, co mnie bardzo cieszy. Nie wiem dlaczego, ale tak czuję, że jakoś jest ciekawie głębiej w las. W ogóle moje stanowisko będzie oddalone o kilkaset metrów od sąsiadów i to jest bardzo piękna sprawa. Szukaj. Ale akcję słychać. Kurczę. Ostro pieski biorą. Coś się zadziało w końcu ciekawego. Od razu adrenalina skacze. Pierwszy strzał. Gdzieś od strony Sebastiana, ale szanse są 1 do 54, że to Sebastian. Czy tam do 53. Coś się łamie. Prowadzą jelenie, ale daleko. Chmara. Z 10 sztuk. No to nie na mnie. Kurczę. Powiem wam. Piękne. Same łanie. O. W młodniku. Nie zobaczę. Idą? Pytanie, czy pójdą drogą w moją stronę. Słychać, jak się łamie, ale widok wam powiem, adrenalina od razu jest duża. Czarno. Dwie. Łania z cielakiem. Thank you.
i słuchajcie, było parę seren i teraz łanie ścielakie miałem. Obeszła mi tutaj zwyżkę dookoła, ale wyszła mi na czysty strzał, ale na za dużą odległość. I puściłem na sąsiadów, także za chwilę na pewno będą strzelać. Są w łodniku. Słychać, jak się łamie. Stanęły. Może wyjdą. Trzeba być cierpliwym. Ale słychać psy, słychać dzwonek, podążają za nimi psy. Cofamy się i... A to nie wiem, nie widziałem. Aha. Ale tam skały nie było, to nie widział, bo to... Zaraz te bagna jeszcze weźmiemy z psami. Co to tam łąki, czy co tam? Tak, jakieś młodniki. Przejdziemy. Niech psy wejdą, przeszukają. Dobra, dobra. Słuchajcie, a propos komentowania, chciałem wam serdecznie podziękować. Trochę mi jest niezręcznie, bo tak się wyżaliłem i pod tym filmem jest już ponad 1000 komentarzy. Tak bardzo wam dziękuję za zaangażowanie. Bardzo mi miło, bo poznałem nowych widzów, poznałem nowe koleżanki, nowych kolegów w pewnym sensie. Dla nas to jest ważne. Oprócz tego, że oczywiście karmimy algorytm, dla nas jest bardzo ważny jakiś feedback z waszej strony, czyli jakaś informacja zwrotna, czy filmy są ok, czy nie ok. Wcale nam nie chodzi o to, żebyście nas nie wiadomo jak chwalili, bo to naprawdę nie o to chodzi. My sami potrafimy krytycznie ocenić. Znaczy, to jest ciekawe, bo filmy, które mnie osobiście się najbardziej podobają, to niekoniecznie wam się chyba najbardziej podobają, a przynajmniej nie mają największej oglądalności. A te filmy, które ja tak traktuję z przymrużeniem oka na zasadzie, no dobra, zrobiliśmy, udało się, jest film, ale niekoniecznie jestem z niego jakoś super dumny, to te filmy z kolei wam się bardzo podobają. Natomiast widzę, że bardzo popularny jest ostatnio film z polowania u Radka Dominowskiego, tego charytatywnego, dobroczynnego polowania. Fajnie, dziękujemy za dobry odbiór, za fajny odbiór. No ten film się udało zrobić ciekawy. Jednak takie polowanie pędzone metodą tradycyjnych pędzeń jest o tyle ciekawe, że jest po prostu dynamiczne, dużo się dzieje i takie polowanie się też fajnie montuje, fajnie się je później ogląda, myślę. Także dzięki serdeczne za wasze miłe komentarze, za łapki. No i za to, że w ogóle jesteście z nami. Także przepraszam wszystkich swoich bliskich, których opierdzieliłem, ale bierzcie się w garść, komentujcie też, bo to tak nie może być, że cała Polska pomaga, a wy nie. Także bardzo wam serdecznie za to dziękuję. Kto jeszcze nie jest subskrybentem, to zapraszam. Prawdopodobnie przekroczymy to magiczne 10 tysięcy w końcu. No i idziemy dalej, idziemy do przodu. Bardzo nam miło. Tamto, bo my jesteśmy... Już zobaczę, gdzie my jesteśmy. Zaraz ci powiem. Jep! 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 Spa dla psów. Trochę ciepło, muszą się schłodzić. Ruszamy. Jep! Było blisko. Lisek wychylił główkę, czyli łepek z wodnika, ale nie zdążyłem się złożyć. Ach, kurde. Trzeba być mega czujnym. Co tu dużo mówić. I tak to jest na szwedzkim. Strzelają wokół mnie. Można powiedzieć sąsiedzi, koledzy tutaj. Kolejny strzał. Ale coraz bliżej gdzieś. Także coś tutaj krąży. Jakaś zwierzyna. I co, było coś? Strzelone? Bywa. Z 8 saren widziałam. A tak 3 jak szłam dopiero tutaj. 2 wyskoczyły mi z tego budnika, no dosłownie tutaj, to zanim się... Nie było czasu. Nie było czasu. Jedna tam daleko. A jedna mi tu stała, ale naganiacz stał dosłownie za nią. A potem na końcu przyszłam łania z cielakiem, ale taka widna ta łania i ten cielak tak za nią truchtał. Poszły sobie.
Nie żyłam do tego dzielaka, więc nie wiem, co się. O, dzików nie było. Kochani, wbija 12. Trzeba rozładować broń i koniec pierwszego miotu. Czekamy na podwodę i jedziemy dalej. A co tu powiedzieć? Polowanie udane, bo zwierzyna widziana. Nie strzelana co prawda, ale polowanie to nie sklep. Także nie zawsze jest tak pięknie, jakbyśmy chcieli. Najważniejsze to, że mamy dobre towarzystwo. Piękną pogodę, bo wczoraj lało cały czas, jak tu jechaliśmy do chłopaków. No i nic, tylko się cieszyć tą naturą. Także Dasbur, idziemy dalej. Broń rozładowana. No i cóż, kolega tutaj z sąsiedniego stanowiska niedaleko strzelał do łani. Jest farba, łania odeszła, także chłopaki mają psy i poszli sprawdzić z posokowcami, czy ta łania leży. Ktoś chce komuś gratulować, czy co? Tak, wszyscy smutni? To smutek, przepraszam. Moi drodzy, przykro mi, że nie udało nam się nagrać żadnych strzałów. Akurat tak się zdarzyło, że z Sebastianem zrezygnowaliśmy ze strzału, pomimo że zwierzynę widzieliśmy, ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze i nie wolno się porywać na strzały na daleką odległość, na polowaniu szwedzkim, tym bardziej w terenie, którego nie znamy i tak dalej. Natomiast chciałem Wam opowiedzieć w tym miejscu o jednej sytuacji, dlatego że polowanie oczywiście było obsłużone przez naszych przyjaciół z wachtlami, ale oprócz tego zostało zapewnione przez organizatorów obecność psów typowo do poszczałków. No nie ma już bardziej typowych do poszczałków psów jak posokowce i w tym miejscu chciałbym przywołać sytuację, która miała pod koniec pędzenia miejsce. Przydarzył się postrzałek. Czasami tak się zdarza, że na polowaniu zdarzają się postrzałki, no ale właśnie po to były te pieski w odwodzie, żeby zaradzić tej sytuacji. Chciałbym, żeby nam tu kolega przewodnik opowiedział na ten temat. Psami zainteresowałem się około 5 lat temu. Miałem hanowerkę. Ona zachorowała, pozbyłem się tej hanowerki i ponieważ już przyzwykłem do psa, chciałem mieć posokowca. Dodatkowo jeszcze, ponieważ nie miałem wcześniej doświadczenia z psami, kupiłem hanowerkę z takiej niesprawdzonej hodowli. To był taki przypadkowy zakup i jakby dopiero potem zacząłem całą sytuację badać. W związku z tym ten pies to już był pies wybrany świadomie. On pochodzi z Przemyśla. To jest 2,5-letnia suka z hodowli złowisk Fredry. Pojechałem po tego psa, wziąłem udział w szkoleniu klubu posokowca organizowanym w OHZ-cie Krystyna w powiecie kluczborskim tutaj na Opolszczyźnie i dowiedziałem się, jak należy te psy posokowce układać. Szczerze powiedziawszy, to tak jak żeśmy się śmiali na pokocie dzisiaj, że zero strzałów podniesiony z wieś, naprawdę to cieszy. Pies pracuje na otoku, czyli weszliśmy, ale ponieważ posokowiec nie powinien pracować na ciepłym tropie, czyli powinno to być odłożone na jakiś czas, poszła za zwierzem niezranionym. Ponieważ już, tak jak powiedziałem, troszeczkę doświadczenia nabieram, chociaż tak naprawdę uczymy się razem i szczerze powiedziawszy, i ja się uczę, i ona się uczy, uczymy się razem, ale już widziałem, w czym jest rzecz. Wróciliśmy jeszcze raz na zestrzał, zajęło nam to już dosłownie 10 minut, zwierz leżał już zgasły 500 metrów od miejsca strzału. Ten zwierz by tam leżał, on by źle świadczył o nas, ekonomicznie nic by koło na tym nie zyskało, a tak naprawdę mamy pełnowartościowo pozyskaną tuszę. Strzelec zachował się prawidłowo, zwierz strzelony komorowo, w emocjach, w tej adrenalinie pobiegł jeszcze te 500 metrów, no ale znaleźliśmy właśnie dzięki Toli. No i pięknie. Gratulujemy, Dasbur. I taka mała ciekawostka, słuchajcie, bo tradycje powoli w narodzie umierają, ale mam nadzieję, że nie umrą. Jak dostaniecie kiedyś złom, a postrzałek został odnaleziony przez psa, jakiegokolwiek tropowca, to pamiętajcie o tym. Zobaczcie, co tu się zdarzyło. Zobaczcie, tutaj piesek otrzymał złom. To jest bardzo ważny element tradycji. Bardzo proszę Was, kochani młodzi myśliwi, pamiętajcie o tym. Dasbur. Dwanaście strzałów.
pozyskaliśmy 5 zieleni, średnia taka sobie. Królem dzisiejszego polowania zostaje kolega Kudz Roland, pozyskując łanie i cielaka. Prosimy o wystąpienie. Gratuluję. Dasz wór. To myślę, że na dzisiejszym polowaniu wicekrólem zostaje kolega Krzysztof Rozmus. To się możecie podzielić, to jedno z drugim w parze nie idzie. Gratuluję. Dziękuję. Dasz wór. Jest jeszcze jeden medal. Gabarytowo porównywując, wydaje mi się, że to powinno być pudło do łani. Na dzisiejszym polowaniu kolega Dzwonnik Zdzisław pudłował do łani. Ja już jestem po egzaminach, to się nie boję. Prosimy o wystąpienie. Lunetę ma zakrytą. No nie wiem, czy gratulować, nie, ale dasz bury. Słuchajcie, bardzo polecam przede wszystkim kanał Top Hats TV. Myślę, że to jest kanał naprawdę na poziomie, zrobiony przez myśliwych, prawdziwych myśliwych i od kuchni pokazane. To prawdziwe łowiectwo, bez jakiegoś tam upiększania. I zachęcam do subskrypcji, do dawania lajków, do polubień, a przede wszystkim do komentowania, bo na tym chyba polega i dla kolegów, którzy robią, poświęcają swój czas, natomiast robią to dla nas przede wszystkim. Subskrybujcie, polecajcie to swoim znajomym i komentujcie, bo to generuje ruch w internecie i stwarza większą oglądalność dla tego kanału. Dasz górę. A jak nie lubicie, to jeszcze tym bardziej komentujcie.